Dzień dobry Państwu, albo cześć, jak kto woli. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, która znajduje się w budynku Sukiennic na Rynku Głównym w Krakowie. Budynek Sukiennic był odnawiany w latach 2006-2010 i został nazwany Nowymi Sukiennicami. Galeria Sztuki Polskiej, znajdująca się w budynku, jest największym zbiorem malarstwa i rzeźby z XIX wieku i jednocześnie jest stałą ekspozycją galerii, którą można odwiedzać każdego dnia, kiedy galeria jest otwarta. Galeria służy odwiedzającym od ponad 140 lat i dzieła zebrane w budynku są nie tylko po to, żeby je podziwiać i oglądać, ale również po to, żeby odświeżyć sobie historię kraju polskiego, chociaż ona na płótnach malarskich jest oczywiście interpretowana w jakiś sposób przez artystów malujących te przedstawienia, jednak starano się jak najbardziej dokładnie oddać wydarzenia historyczne, które właśnie przedstawiają te płótna. Galeria Sztuki Polskiej znajduje się na drugim piętrze budynku i jest podzielona na cztery sale. A każda z tych sal jest nazwana w inny sposób i odnosi się do innej epoki w historii. Tak więc pierwszą salą jest sala Baciarellego, która otrzymała nazwę Oświecenie, po prostu. I głównym obrazem tej sali jest obraz namalowany przez Marcella Baciarelliego, który jest repliką oryginalnego obrazu znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obraz ten nosi tytuł Portret koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego i przedstawia, jak sama nazwa na to wskazuje, ukoronowanego władcę polskiego. Władcę polskiego, który w latach 1764 do 1795 był królem Polski i jednocześnie koneserem i mecenasem sztuki. Pragnął on bardzo, by artyści godnie reprezentowali sztukę ówczesnych czasów i by artyści byli głównie polskimi artystami, którzy będą głęboko wykształceni i mieli pewny bogaty warsztat. Król chciał, by artyści ci malowali nie tyle w sposób taki, że będą sugerować się głównie swoją wyobraźnią i by te przedstawienia były ich wymysłem i interpretacją. Ale chodziło mu o to, by przedstawienia te odnosiły się w jakiś sposób do rzeczywistości, by były udokumentowane właśnie historycznymi źródłami, które są zachowane i które są zgodne z historią. Także idea ta
została zrealizowana poniekąd. Ale jeśli tak by się temu przyjrzeć, to w momencie, kiedy władca skończył swoje panowanie i pojawił się romantyzm, nowi artyści wprowadzili swoje własne zasady, które opierały się na innych priorytetach, które miał ówczesny władca. Zanim przejdziemy do sali kolejnej, chciałabym zaznaczyć, że w sali pierwszej znajduje się 39 dzieł i są one ponumerowane od 101 do 139. Jeśli chodzi o salę drugą, jest to sala Michałowskiego, zatytułowana Romantyzm w stronę sztuki narodowej. W tej sali reprezentantem jest obraz Piotra Michałowskiego, Somosiera. A datą, symboliczną datą, która została wyznaczona na początek romantyzmu, początek tej epoki, była data 1789 rok i był to moment wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. I romantyzm istotnie naznaczył się w każdej dziedzinie ludzkiej działalności, zarówno w Europie, jak i w Polsce. I taką zasadą ówczesnej epoki było to, by łamać dotychczasowe schematy. I w rezultacie powstawały dzieła niejednorodne w wyrazie, łączące dotychczas powstałe style. I przeważała tutaj nowa gama kolorystyczna. Artyści wzbogacili swoją paletę i dodali także emocjonalności w przedstawianiu postaci, a chociaż nie tylko postaci. W Polsce malarstwo romantyzmu rozwija się w połowie XIX wieku. I sztuka oczywiście ma elementy, które są miłością do kraju rodzinnego i jest naznaczona wiarą w Boga, walecznością i heroizmem, czy umiłowaniem honoru i wartości rodzinnych. Więc dla artystów elementy patriotyczne nadal są bardzo ważne. Zmienia się jednak to, w jaki sposób wyrażają swoje uczucia poprzez dzieło sztuki. Akcentują emocje i nastroje. Stosują akcenty kolorystyczne, tak jak powiedziałam wcześniej, poszerzoną paletą barwną. I w ich myślach odtwarzała się wizja odzyskania niepodległości i wolności dla narodu polskiego. Sala druga zawiera 41 dzieł, które są ponumerowane od 201 do 241. Kolejna sala jest to sala Siemiradzkiego i zatytułowana jest Wokół Akademii. Obrazem przewodnim sali jest dzieło namalowane przez Henryka Siemiradzkiego, zatytułowane Pochodnie Nerona. Sala jest kompozycją dzieł sztuki, oddającym hołd akademickiemu stylowi tworzenia. Chociaż i zdarzało się tak, że trudno było do końca określić, które przedstawienia sztuki do tego stylu akademickiego należały. Bo jak każdy styl, zmieniał się, on i modyfikował i zmieniały się więc i kryteria oceniania sztuki. Sztuka miała być piękna według teorii akademickiej i ważna była prawda w przedstawieniu, zgodna z udokumentowaną historią. Ważne były również przedstawienia biblijne, mitologiczne,
czy przedstawienia klasyków grecko-rzymskich. I bardzo ważne było to, żeby obraz był taką opowieścią przedstawioną za pomocą dzieła malarskiego. Znacznie mniej cenione były historie, które przedstawiały pejzaż, sceny rodzajowe. No a najniżej cenione były martwe natury. W sali znajduje się 37 dzieł, które ponumerowane są od 301 do 337. Ostatnia sala, sala Chełmońskiego, nazwana Realizm, Polski Impresjonizm, Początki Symbolizmu, jest otwarta obrazem Czwórka Józefa Chełmońskiego. I obrazy, które są w niej umieszczone, przenoszą odbiorcę w świat realistycznego przedstawienia życia zwykłego człowieka zajętego codziennymi czynnościami. Także jak widzimy, wartości się tutaj, można powiedzieć, bardzo odmieniają. Chociaż nie całkowicie, bo sceny historyczne i batalistyczne były również umieszczone w obrazach, jednak podążano w stronę tego, by odtworzyć naturę w sposób taki, jaką była naprawdę, bez stylizacji i bez idealizacji. Także jest tutaj widoczny impresjonizm w pejzażach. Powstawały też obrazy malowane w plenerze i przedstawienia nocne, tak zwane nokturne. Z czasem można zauważyć, że stosowano takie historie z literatury, wręcz z baśni, ukazując takie fantastyczno-symboliczne opowieści. I tutaj można zauważyć, że artyści znowu zaczęli wyznaczać nowe drogi w sztuce. Tutaj ta sala, ona zajmuje najwięcej dzieł ze wszystkich sal, które są ponumerowane od 401 do 496, także jest to 96 dzieł malarskich i rzeźbiarskich. Chciałabym Wam również powiedzieć, że Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku wydała taki przewodnik napisany przez historyczki sztuki, które pracują w galerii, dla galerii. I jest to bardzo ciekawa pozycja, dlatego że opisuje powstanie galerii, historię powstania tej galerii, jak ona się zmieniała, a także każda z sal jest dokładnie opisana i umieszczone są zdjęcia, co prawda niewielkich rozmiarów w głównej mierze, ale są. I są to właśnie zdjęcia wszystkich dzieł, które znajdują się w całej galerii. Także myślę, że to jest fajna książka, żeby ją sobie kupić. I ona w takiej wersji najbardziej podstawowej kosztuje około chyba 35 zł. Także umieszczę Wam również tutaj link w opisie do strony Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, a także link do artykułu na moim blogu właśnie o tym samym tytule, który właściwie zawiera wszystko to, co powiedziałam, a może nawet troszeczkę więcej, bo wymienieni są artyści z każdej sali, gdyby ktoś był zainteresowany. No i oczywiście to zależy, czy ktoś woli sobie czytać, czy słuchać, także do wyboru. Także na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.